Gmina Rozogi znana jest z kultywowania tradycji i kultury pogranicza mazursko-kurpiowskiego. Jedną z tradycji podtrzymywanych przez gminę są dożynki, czyli symboliczne podziękowanie za plony. Zarówno na Mazurach, jak i na Kurpiu istniał zwyczaj zwieńczenia prac polowych, żniw właśnie dożynkami. Wtedy się mieszkańcy wsi, mieszkańcy, ci, którzy pracowali na żniwach, cieszyli się, że po pierwsze zebrali zboże, zebrali plony ziemi i cieszyli się z tego, że to, co zebrali, dawało nadzieję na to, iż wystarczy im do następnych żniw. Po dziękczynnej mszy świętej dożynkowy korowód przemaszerował do Rozoskiego Amfiteatru. Tam chleb dożynkowy, owoc tegorocznych plonów, przekazali gościom starości dożynek Małgorzata Kamińska-Bałdyga i Piotr Kręciewski. Jestem bardzo wdzięczna za to wyróżnienie, bo to niesamowite wyróżnienie jest. Trema niesamowita była na samym początku. Ja byłem bardzo zaskoczony propozycją wójta zostania starostą tegorocznych dożynek. Ale też poczułem wyróżnienie wśród rolników. W trakcie korowodu wzrok przykuwały wiernie odtworzone stroje oraz dożynkowy wieniec. Prace nad jego wyplataniem trwały zaledwie kilka dni. Akurat miałam bardzo zagrany zespół, który bardzo był pozytywny i wykonaliśmy w ciągu 2 dni, plus tam 3. dnia takie były jakieś tam kosmetyka jeszcze dodatkowa, tak? Ale po prostu jestem zadowolona, bo naprawdę miałam wspaniały zespół. Z dbałością o szczegóły przygotowano również stoiska dożynkowe. Same wszystko robiłyśmy, same wszystko wyhodowałyśmy. Kaszaneczki robiliśmy sami, tak? Nasza domowa, własna. Sery też ze świeżego krowiego mleka z różnymi dodatkami, z ziołami, z czosnkiem niedźwiedzim. Dożynki miały charakter gminno-powiatowy. Dla wszystkich rolników powiatu szczecińskiego za to, że ciężko pracują, za to, że dają nam pożywienie, szczególne życzenia pomyślności, zdrowia, aby ta praca była dla nich po prostu satysfakcją. Wspólną zabawę umilały występy na scenie. Zaprezentowali się między innymi artyści Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach oraz pani Elżbieta Kasznia, utytułowana śpiewaczka. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv